Z ostatniej chwili. Rekordowy budżet programu Mój Prąd. Chińskie samochody elektryczne i francuski koniak. Co mają z sobą wspólnego? Wyczekiwane zmiany na liście Zoom. Nadchodzi czas przebadanych pomp ciepła. Wielkość ma znaczenie, czyli o przemysłowych magazynach energii słów kilka. Dzień dobry Państwu. Witamy w energetycznym rozeznaniu mijającego tygodnia. Informacja z ostatniej chwili, którą 10 października potwierdziła minister klimatu i środowiska. Budżet programu Mój Prąd 6.0, bazowo wynoszący 400 milionów złotych, został zwiększony do kwoty 1,25 miliarda złotych. Przypominamy, wnioski już w pierwszym tygodniu września wyczerpały in blanco budżet, jednak ministerstwo zalecało dalsze składanie wniosków zainteresowanym, gdyż planowało przeznaczenie dodatkowej puli. Na 26 września wnioski opiewały na 530 milionów złotych. Dziś dowiedzieliśmy się, że budżet będzie zwiększony do 1,250 miliarda. Zainteresowani do dzieła. Świeże wiadomości z rynku elektromobilności. Komisja Europejska, zyskując poparcie większości państw członkowskich, zdecydowała o wprowadzeniu ceł na chińskie pojazdy elektryczne. Powodem, a właściwie przyczynkiem wdrożenia trwającego rok postępowania, które co ciekawe nie było inicjatywą reprezentantów europejskiego sektora, a inicjatywą własną Komisji Europejskiej, jest między innymi rzekome subsydiowanie chińskich producentów dotacjami, kredytami oraz dofinansowaniami bezpośrednio przez banki, należące, jak to w Chinach, do państwa. Pozostałymi powodami tej decyzji są udowodnione obniżki i zwolnienia z podatku dochodowego i podatku VAT oraz dostarczanie przez rząd towarów i świadczeniu usług za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia według standardów Światowej Komisji Handlu. W skrócie, w opinii Komisji Europejskiej przyczyną konkurencyjności samochodów elektrycznych w Europie jest fakt bezpośredniego uczestnictwa w tym przemyśle struktur państwa. Według niektórych opinii ta wiadomość jest korzystna nie tyle dla europejskiego, co nawet polskiego przemysłu, co zważywszy na fakt, że nie produkujemy żadnych samochodów, pozornie budzić może to zatroskanie o kondycję umysłową wygłaszających te teorie. Tylko pozornie. Jak skomentował na portalu X Jakub Jakubowski ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Wyższe cła skomplikują eksportowe plany Chin, zmuszając je do szerszych inwestycji w Europie. Konkurencja przemysłowa z Chinami dotyka nie tylko zachodnioeuropejskie koncerny, do których dostarczamy komponenty, ale coraz częściej także nasze rodzinne firmy. Powinniśmy bronić swoich interesów, korzystając z unijnych instrumentów. Cła na samochody mają sens, nawet jeśli podejmiemy decyzję o współpracy z Chinami. Na przykład rozmowy o inwestycjach w produkcję samochodów elektrycznych w Polsce. Bez takich dźwigni zmuszających Chiny do negocjacji nigdy nie uda się wynegocjować korzystnych dla Polski czy Europy warunków. Tymczasem 9 października Pekin poinformował, że w związku z taką decyzją Komisji Europejskiej obejmuje on cłami francuskie koniaki, bo to Francja właśnie była inicjatorem pomysłu godzącego w interes chińskiej elektromobilnej ekspansji. Co ciekawe, Niemcy głosowały przeciw, mimo problemów sprzedażowych Volkswagena. Koniec samowoli i braku kontroli na liście dofinansowań pomp ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że jakikolwiek dokument, który nie jest wynikiem badań certyfikowanego europejskiego laboratorium, nie będzie stanowił podstawy do objęcia produktu dofinansowaniem już od początku 2025 roku. Przypominamy, zamieszanie ze sprzętem, którego parametry były często przekłamane i skutkowały np. zawyżonym zużyciem energii elektrycznej, było spowodowane luką prawną, która przez ostatnie 2 lata kazała dofinansowywać wszystkim Polakom urządzenia wprowadzone na listę na zasadzie deklaracji producenta, bez żadnej kontroli i potwierdzenia jego rzeczywistych parametrów. Dopiero po skargach konsumentów dotyczących, jak powiedzieliśmy wcześniej, między innymi zatrważająco wysokiego zużycia, niezgodnego z kartą katalogową, Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska oraz ENFOŚ zastosowały półśrodek. W 2024 roku uznano bowiem, że europejskie znaki jakości, czyli Keymark, EHPA, Q i Eurovent, mogą taką podstawę stanowić, co problem rozwiązywało połowicznie i było tak zwanym okresem przejściowym dla tych producentów, którzy nie zdążyli przeprowadzić badań w akredytowanym laboratorium, tłumacząc to dosłownie wydłużonym czasem oczekiwania na certyfikację i wzrostem jego kosztów. To zabawne, szczególnie dla nas, jako jednych z tych, dla których niezależne potwierdzenie parametrów własnego produktu stanowi nie tylko podstawę biznesową w ogóle, ale także zaspokojenie własnych inżynieryjnych ambicji. Najważniejsza informacja dla Państwa jest jednak taka, że od 2025 roku będziecie mogli kupić pompę przebadaną. Gorszą lub lepszą, ale prawdziwą. Czy nadszedł czas przemysłowych magazynów energii? Doniesienia medialne każą myśleć, że tak. Informacje o predykcjach i przygotowaniach czeskiego rynku, o ukraińskim przetargu, który realizować mają Norwegowie w każdej ukraińskiej szkole i szpitalu, a także rodzime newsy o gigantycznych dofinansowaniach skutkujących powstaniu w Polsce magazynów o pojemności sumarycznej wynoszącej przynajmniej 5,4 gigawattogodziny zmieniają percepcję energii odnawialnej z konsumenckiej, indywidualnej
na wielkoskalową, przemysłową właśnie. Pod tą nieco nadętą nazwą przemysłowego magazynu energii kryje się po prostu magazyn energii o ogromnej pojemności, który z wyglądu przypomina kontener, a którego zastosowanie dotyczyć może nie tylko strategicznych obiektów publicznych, nie mogących pozwolić sobie na przerwę w dostawie energii, jak w Ukrainie, ale także tych mniej strategicznych, jednak narażonych na przykład na reperkusje z powodu przerwy w produkcji, czyli podmiotów biznesowych. Kolejnym zastosowaniem przemysłowym może być także obniżenie kosztów działalności gospodarczej w związku z zakupem tańszej energii zawczasu i wykorzystaniem jej, w cudzysłowie, w droższym okresie. Zresztą sam handel energią dzięki takim magazynom może stanowić podstawę biznesu w ogóle. Pozwolimy sobie nadmienić, że w najbliższych miesiącach pojawią się w naszej ofercie polskie magazyny Sola Titan o pojemnościach 466 kWh i 932 kWh. Wykorzystując naszą kooperację z Siemensem, kultywowaną w procesie tworzenia algorytmu inteligentnego ustawiania krzywej grzewczej w pompach ciepła, poszliśmy krok dalej. Innowacją w naszych magazynach będzie system przeciwpożarowy, który działać będzie na zasadzie wczesnej interwencji, nie dopuszczając do wytworzenia się ognia skutkującego destrukcją całego ogromnego magazynu. Wspomniana siemensowska technologia działa na zasadzie wczesnej detekcji gazu powstającego na początkowym etapie prowadzącym do zapłonu i samoczynnie przerywa proces, napełniając magazyn azotem, co chroni go przed zniszczeniem. Obszerniej opowiemy o tym w osobnym technologicznym odcinku. Tymczasem żegnamy się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.